Na świecie jest obecnie 2755 miliarderów. Czy wiecie Państwo, ile z nich to kobiety? Tutaj chwila na zastanowienie. Okazuje się, że są to 328 kobiet na świecie, które są miliarderkami, ale wspólnie zgromadziły majątek o wartości 1,5 biliona dolarów. I teraz coraz głośniej, coraz szerzej, coraz więcej mówi się o kobietach w biznesie i my dzisiaj również o tym porozmawiamy, trochę przełamując formułę, schematy i merytorykę, dlatego zostańcie Państwo z nami, a w debacie udział wezmą. Anna Gębicka, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta Lewandowska, wicedyrektor programu GovTech Polska. Dzień dobry. Magdalena Kasiewicz, Customer Success Lead Microsoft. Dzień dobry. Aleksandra Bluj, członek zarządu GPW Benchmark. Dzień dobry. Katarzyna Seroka, Fundacja Terra Nostra. Witam Państwa. Marlena Chojecka-Beck, dyrektor do spraw szkoleń i rozwoju PZU. Dzień dobry. Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze. Dzień dobry. Anna Potocka-Domin, UN Global Compact Network Poland. Dzień dobry. A teraz czas na Squid Game. Zagrajmy w czerwone, zielone. Na czym polega gra? Każda z pań ma dwie karty, czerwoną i zieloną. W tej części debaty nie będziemy używać słów, ale o tym, co myślimy, o tym, co myślą nasze prelegentki, wypowiedzą się kolorami. Czerwona karta oznacza odpowiedź nie, a zielona odpowiedź tak. Poznajmy bliżej nasze prelegentki. Pytanie pierwsze brzmi: czy kompetencje w biznesie są zależne od płci? Tutaj mamy zgodność. Czy mężczyźni mają łatwiej w biznesie? A nie do końca. Tutaj mamy jedną osobę, która się włamała. Będziemy do tego wracać. Czy edukacja ekonomiczna jest drogą do niezależności finansowej kobiet? O, też nie ma jednogłośności. Czy możliwe jest połączenie życia prywatnego i kariery w taki sposób, aby żaden z tych obszarów nie ucierpiał? Tu już zdania są bardziej podzielone. Czy kiedykolwiek została Pani potraktowana gorzej w miejscu pracy niż inny współpracownik i stało się to z powodu Pani płci? To będzie na pewno temat do dyskusji. Czy zna Pani kobietę lub była świadkiem takiej sytuacji, gdy inna kobieta została potraktowana w pracy niesprawiedliwie z powodu swojej płci? Czy kobiety tak ogólnie mają trudniej w biznesie? Można zmieniać zdanie. Czy mężczyźni są bardziej skuteczni w negocjacjach? Czy kobiety same utrudniają sobie awans poprzez brak wiary we własne siły i przekonanie o byciu niewystarczającą? I ostatnie pytanie. Czy płeć kandydata podczas rekrutacji do pani zespołu ma znaczenie? Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy taką formę w pierwszej części panelu, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jakie zdanie ogólnie mają nasze prelegentki, jeżeli chodzi o podejście do roli kobiet w biznesie. A teraz porozmawiamy o szczegółach, ale ponieważ jestem zwolenniczką nauki w praktyce i uważam, że w pierwszym kroku najwięcej się w ten sposób nauczymy, to teraz przepytamy trochę nasze panelistki na ten temat, jakie mają doświadczenia, zanim jeszcze przejdziemy do teorii. Czyli przekonajmy się, jaki punkt w ich karierze zawodowej był przełomowy, był zwrotny. I to wcale nie oznacza, że to musiał być awans. Może wbrew pozorom, może były takie sytuacje, wręcz przeciwnie, że to, że kiedyś nie uzyskały jakiegoś awansu, jakiegoś stanowiska, sprawiło, że dzisiaj są tutaj właśnie w tym panelu. Zacznijmy od pani minister. Tutaj dla mnie może to nie było stricte taki element życia zawodowego, bo to był element takiej działalności społecznej, działalności jeszcze na studiach. Kiedy zaczęłam działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, miałam w ogóle już wcześniej miałam bardzo duże problemy z wystąpieniami publicznymi, co być może teraz się wydaje z racji funkcji, jaką pełnię, dosyć egzotycznym stwierdzeniem.
ale naprawdę tutaj miałam ogromny problem z tym. Kiedy zaczęłam działać w NZS-ie, zaczęłam od organizowania debat, oczywiście na tematy polityczne, bo ta polityka zawsze mnie jakoś pociągała. I w związku z tymi moimi oporami, z tym moim strachem poprosiłam mojego mentora z NZS-u, żeby to on rozpoczął tą debatę, ją poprowadził, przedstawił gości, no bo po prostu nie czułam się na siłach. Ale no, 5 minut przed rozpoczęciem nagle on zniknął, nie było nikogo, kto mógłby tą debatę rozpocząć, a z racji tego, że ja byłam organizatorką, no to niewdzięczne zadanie spadło na mnie. Powiem tylko, że to wtedy to była największa w ogóle debata w historii NZS-u. Około 400 osób przyszło, studentów, którzy byli bardzo ciekawi właśnie, co ciekawego mamy do powiedzenia. I zostałam postawiona w takiej sytuacji, że musiałam wyjść, rozpocząć, poprowadzić, przełamać ten swój strach i wtedy się przekonałam, że jednak ten strach wynika tak naprawdę też z pewnych moich ograniczeń, z pewnego takiego przekonania o tym zupełnie niesłusznego, jak się okazało, że sobie nie poradzę z tym. Poradziłam sobie, później przyszły kolejne debaty i dla mnie to naprawdę był taki punkt zwrotny, a powiem tylko na koniec, że po debacie mój mentor podszedł do mnie i powiedział, że zrobił to specjalnie. No proszę, czyli tutaj była taka podwójna symbolika. Z jednej strony miało być to męskie wsparcie i okazało się, że wcale nie było takie niezbędne. Dokładnie tak i jeszcze okazało się, że właściwie to wsparcie było, tylko w trochę innej formie.